Cześć! Być może na keyboardzie grasz kilka dni, być może kilka miesięcy, a może dopiero przymierzasz się do nauki. Nieważne ile masz doświadczenia, łączy nas jedna rzecz. Wszyscy gramy na keyboardzie. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie dla użytkowników, posiadaczy i ludzi, którzy marzą, mają, grają i kochają instrument klawiszowy, jakim jest keyboard, bo daje on bardzo, bardzo dużo możliwości. I zastanawialiście się pewnie, jakie możliwości daje keyboard. To wszystko możecie zobaczyć, oglądając moje serie tak zwane Free Play, gdzie prezentuję grę na żywo na instrumencie Yamaha Genos. Zapraszam serdecznie, naprawdę sporo godzin fajnej muzyki. A dzisiejszy odcinek jest inspirowany pytaniem, które otrzymałem od jednego z Was. Staram się Wam bardzo pomagać tymi materiałami, więc przygotowałem dla Was bardzo fajny kolejny materiał. Materiał z serii Muzyczny Elementarz, czyli wracamy do takich podstaw, ale zauważam, że wielu średnio nawet zaawansowanych użytkowników ma z pewnymi rzeczami nawet ciągle taki sam problem. Dzisiaj poznasz 7 cech ciekawej aranżacji muzycznej. Przyjmując, że aranżacja muzyczna w tym wypadku to wykonanie Waszego utworu granego ze stylu na keyboardzie z użyciem prawej ręki jako brzmień, a lewej ręki jako sterowanie akordami, czyli takie książkowe granie na keyboardzie. Ja nazywam się Jerzy Strużycki i oglądasz Akademię Keyboardu Keyboardway. Dzisiaj będzie fajnie, merytorycznie i podparte muzycznym przykładem. Zapraszam serdecznie! Wspólnym mianownikiem do wykonania fajnej, ciekawej aranżacji jest jedno słowo. Przygotowanie. To Twoje przygotowanie. Musisz przygotować swój instrument, musisz przygotować barwy, style, tempo, coś zedytować, może coś poprawić. I właśnie jednym z takich kluczowych elementów jest punkt pierwszy naszej ciekawej aranżacji. To ciekawy dobór barw. A jeśli już ciekawie je dobierzecie, nałożycie na nie fajne jakieś efekty, chociaż niekoniecznie musicie, bo możecie nie umieć, to jest bardzo ważna rzecz, która łączy te barwy. To ich zmiana podczas gry. Nie ma nic gorszego niż zagranie całego utworu na jednym brzmieniu. I rozumiem, możesz być bardzo początkujący, ledwo dukasz nutki, ledwo czytasz nuty, skupiasz się na tym, żeby nie zrobić błędu. I okej, to jest podstawa. Najważniejsze tempo, metrum, równa gra, o tym było w odcinku o podstawach gry na keyboardzie i 10 błędach. Natomiast jak już opanujesz podstawy, takie bardzo, bardzo podstawy książkowe, to baw się muzyką. Podczas gry zmieniaj barwy prawej ręki. Inną barwę użyj na zwrotkę, inną barwę użyj na refren, inną może użyj na wstęp, inną na zakończenie, troszkę ścisz, troszkę zgłośnij i będzie to wszystko miało fajne ręce i nogi i będzie przede wszystkim ciekawe, angażujące i będzie się chciało tego słuchać. Punkt drugi, jak już jesteśmy przy zmianie barw, to pamiętaj, że keyboard to nie tylko barwy, to również fajne style. Fajne style oparte o różne wariacje i zależnie od modelu instrumentu, jaki macie, jedne instrumenty mają 2 wariacje do wyboru, inne mają 3, a inne może jeszcze 4 i więcej. Dodatkowo są przejścia między tymi wariacjami, więc pamiętajcie, aby te wariacje zmieniać. Inną wariację, na przykład pierwszą albo A, zależnie jaki instrument, stosujcie do zwrotki, wariację B stosujcie jako rozwinięcie, wariację C albo D jako refren i tak dalej. Z reguły wariacje są ułożone w taki sposób, że wariacja A, czytaj pierwsza, ma najmniej instrumentów, jest najmniej rozbudowana, a wariacja D jest rozbudowana najbardziej, więc samo to nasuwa się w taki sposób, żeby na wariacjach pierwszych grać takie momenty cichsze albo zwrotki, a na wariacjach D grać
refreny. W głównej mierze o to tutaj chodzi. Bawcie się, zmieniajcie wariacje. To spowoduje, że wasze wykonanie będzie na pewno ciekawe i interesujące. Punkt trzeci ciekawej aranżacji to dynamika. Świat muzyki nie istniałby bez dynamiki. Czym by był utwór wystukany na takiej samej barwie, na takim samym poziomie głośności przez 4 czy 5 minut? Bardzo męczące, bardzo męczące. Ale zupełnie inaczej zabrzmi ten sam utwór, kiedy dynamiką zbudujecie napięcie. Kiedy wchodzi zwrotka, kiedy wchodzi jakiś moment, to robicie troszkę ciszej. Kiedy ta fala kulminacji już przychodzi, naciskacie klawisze głośniej, budujecie napięcie, zwiększacie dynamikę, zwiększacie nacisk ręki na klawisz, kiedy wchodzi refren. Używacie dwóch, trzech instrumentów naraz. Mocna siła, mocna dynamika, uderzenie w klawisze. Jest życie w tej muzyce i po prostu ten wykon będzie fajny, dynamiczny, czasami radosny, czasami smutniejszy, to zależy jaką muzykę tworzycie. Najważniejsze to grajcie z użyciem klawiatury dynamicznej i starajcie się tą dynamikę wykorzystać jak najlepiej, bo pamiętajcie, że keyboardy oferują różne brzmienia, które w różny sposób na tą dynamikę reagują. Więc bawcie się tym i korzystajcie z funkcji, jakie daje wam ten instrument. Punkt czwarty. Jak już jesteśmy przy dynamice, to w sposób, przy użyciu dynamiki można w ciekawy sposób artykulować dźwięki. Instrumenty Yamaha czy też Korg mają takie fajne funkcje, które nazywają się Super Articulation i takie barwy, które często reagują na zmianę dynamiki pomiędzy dwoma klawiszami. Pojawiają się jakieś fajne zadęcia, jakieś tam zjazdy po strunach, ciekawe efekty dodatkowe, które w rzeczywistych instrumentach mają często miejsce. Producenci dwoją się i troją, żeby stosować fajne, ciekawe, różne efekty, aby ta gra była jak najbardziej realistyczna. Bo jak wiecie z moich odcinków, keyboard to taki instrument, który stara się naśladować wszystko i nic tak naprawdę. I wychodzi moim zdaniem to bardzo, bardzo dobrze. Więc używajcie dynamiki, żeby w różny sposób artykulować brzmienia. I kolejnym elementem takiej artykulacji brzmień jest takie urządzenie, które nazywa się pitch bend i również modulacja. Często macie jedno pokrętło pitch bendu, w większości instrumentów teraz na rynku są już dwa pokrętła. W instrumencie Yamaha Genos i nowej serii SX jest tutaj joystick, czyli połączenie pitch bendu i modulacji. W Korgach jest też zrobione to podobnie. Bawcie się tym tak zwanym joystickiem. Nie używajcie go w przypadku pianina. Ale bardzo fajnie zabrzmią brzmienia syntetyczne, czy jakieś saksofony, czy gitary z takimi efektami. Zresztą oglądacie dużo moich odcinków, to wiecie, że robi to bardzo fajną robotę. Szczególnie w przypadku gitar, gdy pod modulację dopniecie sobie jakiś filtr cutoff, czy po prostu symulujecie naciąganie struny na gryfie gitarowym przy użyciu właśnie waszego pitch bendu. Takiego płynnego, płynnej zmiany wysokości dźwięku, bo do tego tak naprawdę służy pitch bend. Pomiędzy jednym a drugim półtonem, czy zależnie jaki sobie przekrój ustawicie, bo można to oczywiście regulować, kiedy naciskacie w prawo, to ten dźwięk się podnosi płynnie, kiedy naciskacie w lewo, to ten dźwięk płynnie się obniża. I w wielu instrumentach można takie efekty tworzyć, a keyboard pozwala wam takie efekty symulować, więc używajcie tego i nie bójcie się tego używać. A jeśli macie z tym problem, to pooglądajcie trochę moich filmów. We'll be right back.
kolejnym elementem, który pozwoli Wam zbudować Waszą ciekawą aranżację, jest sam styl, którego użyjecie w keyboardzie. Jak wiecie, ten styl najczęściej składa się z 8 tracków, czyli z 8 ścieżek. W większości keyboardów ścieżki te da się wyłączać. Są opisane jako channel on-off, czy w poziomie sekcji miksera macie takie funkcje. I bardzo fajne wrażenia daje na przykład wyłączenie sekcji basu, czy wyłączenie sekcji perkusji, czy wyłączenie na przykład większości przeszkadzajek i instrumentów dodatkowych i wchodzenie ich po kolei, na przykład co jakąś frazę, co takt, co 2-3 takty, zależnie od tego, co chcecie uzyskać. Poza zabawą, wariacjami, bawcie się również ścieżkami i wyłączaniem, czy też włączaniem tych ścieżek. Da to bardzo fajny i zróżnicowany rezultat, zależnie od tego, co chcecie uzyskać. A jak już będziecie umieli płynnie włączać, wyłączać ścieżki i bawić się tym i poznacie budowę Waszych stylów muzycznych, bo nie ukrywam, wymaga to troszkę budowy, wiedzy o budowie Waszych stylów muzycznych, a raczej znajomości tego, jak brzmi dane intro i zakończenie w stylu, bo to jest jeszcze ważniejsze, to takie intro i zakończenie możecie wykorzystać jako ciekawy przerywnik pomiędzy na przykład zwrotką a refrenem, czy też refrenem a zwrotką. Jeśli nie czujecie się na siłach, żeby zagrać jakąś super przygrywkę, to czasami wciśnięcie intra drugiego czy trzeciego, jeśli macie w swoich instrumentach tyle do wyboru, czy zakończenia, pozwoli Wam fajnie przejść i zbudować jakieś ciekawe urozmaicenie, czy też jakieś napięcie, czy też osłabienie emocji pomiędzy frazą główną a zwrotką, czy też zwrotką a refrenem. Ending i intro jako bardzo ciekawa opcja rozbudowy aranżacji muzycznej. Siódmą już cechą ciekawej aranżacji muzycznej są z pewnością dodatkowe efekty dźwiękowe, których nie ma w stylach i nie ma na przykład pod prawą ręką. A uwierzcie mi, że w większości instrumentów, a szczególnie we wszystkich instrumentach marki Yamaha, keyboardach, praktycznie we wszystkich, są dostępne z panelu głównego. O czym mówię? No wiadomo, o technologii multipadów. To takie gotowe, nagrane, czy też zaprogramowane próbki, czy też próbki audio, czy też komunikaty MIDI. Wiecie, o co chodzi. Wciskacie przycisk, gra jakaś fajna sekwencja, jakiś fajny loop. I będą to pianina, będą to perkusje, będą to jakieś instrumenty, ciekawe zagrywki, jakieś glissanda, jakieś gitarowe efekty, jakieś zagrywki perkusyjne, czy świąteczne klimaty, czy uderzenia jakichś piorunów. No naprawdę, naprawdę producent tutaj daje dziesiątki, jak nie setki. Tutaj jest kilkaset w tym instrumencie do wyboru multipadów, które mogą spowodować, że nikt tego po Waszym wykonaniu się nie spodziewał, a Wy wejdziecie mocnym grzmotem w refren albo czymkolwiek innym w zwrotkę, albo zrobicie taką przeszkadzajkę gdzieś w środku wykonania. Spowoduje to takie fajne zbudowanie napięcia, czy też przykucie uwagi do Waszego wykonu. Na przykład jak gracie sobie jakieś polki i macie fajne tam jodłowanie, juhuhu, to możecie wcisnąć multipada. Wiecie, o czym mówię. Z pewnością oglądacie wielu znanych i mniej znanych klawiszowców, którzy używają takich rzeczy i sami zastanawialiście się być może, w jaki sposób się tego używa. Powiem Wam jedno, nie bójcie się eksperymentować. Nie bójcie się multipadów, nie bójcie się eksperymentować. Naprawdę bardzo fajna, przydatna i użyteczna cecha Waszych instrumentów.
Granie wszystkiego w jednej oktawie może być mega, mega nudne. Tak samo jak nagrywanie filmu w jednym kadrze, szczególnie gdy trwa on kilkanaście minut, więc go zmieniłem. A tak serio, to rzecz, która wpadła mi na myśl podczas nagrywania już wykonania, które będziecie słyszeć i słyszeliście w przebitce tego filmu, to bonusowa ósma cecha, którą usłyszą tylko ci, którzy dotrwali do końca. To zmiana oktawy. Możecie tą oktawę zmienić na dwa sposoby. Możecie zmienić oktawę podczas gry, że część utworu gracie na niższych rejestrach, część utworu gracie na wyższych. Wprowadzi to fajne urozmaicenie, ale również jeśli łączycie ze sobą dwie czy trzy barwy, możecie zrobić to, że jedna barwa będzie oktawę wyżej, druga będzie oktawę niżej, przez co one będą się bardzo fajnie uzupełniać. I oto ósma cecha. Zmiana czy różnorodność oktaw w waszych brzmieniach. Nikt wam nie kazał chyba grać na jednej oktawie, prawda? To ja wam powiem. Grajcie na różnych oktawach. W tym odcinku pokazałem wam takie, moim zdaniem, najbardziej podstawowe, bo tych możliwości jest wiele. Jednak ja przyjmuję, że Muzyczny Elementarz to seria naprawdę dla bardzo, bardzo początkujących albo też średnio zaawansowanych. Natomiast pamiętajcie, że jeśli jesteś super zaawansowany i kumasz różne skale, to możesz używać pentatoniki na prawą rękę, możesz budować fajne pochody akordów, grać akordami w ogóle pochodnymi z innych tonacji i tworzyć bardzo fajne te same numery, ale brzmiące w zupełnie inny sposób, na zupełnie innych, ambitniejszych akordach niż tylko C-dur, A-mol, F-dur, G-dur, etc., etc. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeśli tak, to subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, klikaj łapkę w górę i pisz w komentarzu, jakie odcinki chciałbyś, żebym dla Was nagrał, czy dla Ciebie nagrał i czego Ci jeszcze brakuje na tym kanale. Ja postaram się wziąć kamerę, wziąć aparat, wziąć moje oświetlenie i nagrać dla Ciebie fajny, czytelny i prosty, dobry, prostym językiem nagrany. O, taki prosty język do Was trafia, zauważyłem. I to jest moja cecha, którą staram się Wam przekazać, żebyście mieli coś innego niż instrukcje, które otwieracie od instrumentów, bo często te instrukcje piszecie do mnie, jak się używa danej funkcji, bo otwieracie instrukcję, to jest tak, jak to jeden z naszych mówi, po afrykańsku napisane, że nic z tego nie rozumiecie. Moja nauka jest prosta i dogłębna. Mam nadzieję, że do Ciebie trafia. Jeśli tak, to podziel się w komentarzu swoją opinią o tym odcinku. Trzymaj się, cześć! Najważniejszą sprawą do wykonania bardzo fajnej i ciekawej aranżacji jest najważniejsza. Punkt czwarty. Jak już jesteśmy przy dynamii. Kolejnym elementem, który pozwoli Wam zbudować. Zagryweczki dla chłopczyka i dziewczyneczki. No, i mamy to.